Dzień dobry Państwu. Nazywam się Piotr Święcicki. Jestem autorem kursu Toolbox One. Angielski dla inżynierów i techników na poziomach od A1 do A2. Być może są Państwo w takiej sytuacji, w której po jakimś długim okresie nieużywania języka angielskiego pojawia się potrzeba powrotu. Do takiej praktycznej znajomości języka angielskiego, i może zastanawiacie się, co robić. Albo może zastanawiacie się, co się stanie, jeśli taka potrzeba za niedługo się pojawi. Na czym należy się skupić? Nasz kurs oczywiście Państwu w tym pomoże. Znajdziecie w nim wiele użytecznych zwrotów słownictwa, terminologii inżynieryjnej. Także nasz kurs na pewno będzie tutaj dużą pomocą dla Was. Natomiast chciałem też powiedzieć coś więcej na temat strategii uczenia się. W takiej sytuacji, w jakiej jesteście. Na czym należy się skupić? Otóż należy skupić się na obszarach związanych ze swoimi zadaniami, związanymi z pracą. Czyli nie trzeba podchodzić do tego tak, że teraz muszę się nauczyć angielskiego, technicznego, całego. Szczególnie jeśli jesteśmy właśnie gdzieś na niższych poziomach językowych albo wracamy do języka angielskiego po jakimś czasie. Także trzeba usiąść sobie z kartką i ołówkiem, zastanowić się, jakie słownictwo z jakich dziedzin jest potrzebne, jakie wyrażenia, w jakich, czyli w jakich sytuacjach będziecie Państwo korzystać z angielskiego. Czy gramatyka jest ważna? Raczej tak, natomiast znów nie trzeba tutaj popadać w, ta, w jakąś panikę, uczyć się wszystkiego, zastanawiać się, ile jest czasów w języku angielskim. Nie. Na naszym kursie mówimy, jaka gramatyka, czy pokazujemy taką gramatykę, która jest potrzebna właśnie na takim etapie nauki angielskiego technicznego, ale zdecydowanie nie trzeba się zastanawiać, że nad tym, il, ilu czasów powinienem się teraz nauczyć, na pewno jest kilka zagadnień gramatycznych, które się przydają, na przykład, strona bierna, czas Simple Present, czyli takie, takie narzędzia gramatyczne do opisywania procesów do wydawania, dodawania instrukcji. Także kilka jest takich, takich rzeczy właśnie, dosyć istotnych, gramatycznych, ale my na kursie i państwo tak naprawdę w w tej swojej nauce na tym etapie myślę, że powinniście się głównie skupić na wyrażeniach, na sytuacjach, na wyobrażeniu sobie co się będzie działo w jakich sytuacjach angielski będzie potrzebny plus słownictwo. To jest rzecz do opanowania a z naszym kursem no, już bajecznie prosta, ponieważ, ponieważ macie właściwie wszystkie najważniejsze wyrażenia i terminy podane. Wystarczy się tylko trochę skoncentrować, pouczyć z nami, porozwiązywać zadania, testy i mam nadzieję, że z sukcesem opanujecie ten kawałek języka angielskiego. Dziękuję bardzo.